Myślę, że dla wielu ludzi poza wielkimi miastami taka wizyta kandydata skądinąd bardzo dobrze mówiącego, sprawnego, eleganckiego, no przekonała do niego i to była podstawa tego sukcesu. Sądzę, że ważnym składnikiem tego sukcesu był także głoszony przez niego program. To jest ta sprawa wycofania się z podwyższenia wieku emerytalnego. Co więcej, zakomunikowana w taki sposób, co zrobił w tej debacie telewizyjnej, że jeżeli tego nie przeforsuje w ciągu pierwszego roku swojej prezydentury, to zwyczajnie się poda do dymisji. Druga ustawa, którą w ten sam sposób potraktował, to jest sprawa podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Myślę, że dla wielu wyborców wahających się to były bardzo przekonywujące decyzje czy zapowiedzi decyzji. I stąd taki, a nie inny wynik. No i myślę, że sztab wyborczy pana prezydenta Komorowskiego także do tej wygranej się przyłożył, między innymi rozpoczynając negatywną kampanię. Jeżeli urzędujący prezydent ima się takich metod, to dla ludzi wahających się jest to sygnał, że te dokonania, o których tak dużo mówi, są zwyczajnie nieprawdziwe.